A czy ty czujesz w sobie głód? Witajcie kochani, kolejne Energy Boost Środa. Witam Was Marzena Śmigielska. W zeszłym roku uczestniczyłam w szkoleniu z samym Tonym Robbinsem. Podczas spotkania opowiadał o swoim życiu i o tym, w jaki sposób znalazł się w tym miejscu, gdzie jest. Opowiadał własną historię o tym, jak to będąc bardzo biednym, małym chłopcem w wieku około 13 lat, zamieszkał wraz z matką i swoim ojczymem. Przed świętami dziękczynienia, które dla Amerykanów ma takie znaczenie jak dla nas Wigilia, do drzwi zapukała pomoc socjalna z koszem pełnym żywności. Uradowany i głodny krzyknął do swojego ojczyma: „Tato, zobacz, przynieśli kosz pełen jedzenia!” I wtedy stało się coś nieoczekiwanego, coś, czego Tony długo nie mógł zrozumieć i pojąć. Ojczym podszedł do drzwi i odpowiedział: „Dziękujemy, nie potrzebujemy jałmużny”. I zamknął drzwi przed nosem ludziom z organizacji pozarządowej, która pomagała biednym rodzinom. „Dlaczego?” dopytywał chłopiec. „Dlaczego tak zrobiłeś? Przecież nie mamy pieniędzy i nie mamy co jeść, są święta”. Na co ojczym mu odpowiedział: „To uwłacza mojej godności. Kluczem do sukcesu jest głód. Nie zmienisz swojego życia i nie poszukasz pracy, gdy ktoś będzie ci pomagał w taki sposób. Sztuką nie jest danie ludziom ryby, a podarowanie im wędki. Sam musisz w życiu na wszystko zapracować. I im trudniej ci będzie, im bardziej życie ci dopiecze, tym większą motywację do ruszenia dupy będziesz odczuwał. Musisz osiągnąć dno, aby poczuć głód”. Wtedy zaledwie 13-letni Tony nie wiedział, co to znaczy, ale to rozczarowanie ojczymem, a właściwie jego zachowaniem, stało się kluczem do rozwoju Tonego. Napędzało go do działania. Przyczyniło się do podniesienia jakości jego życia. Wtedy mały Tony postanowił, że pewnego dnia osiągnie tak duży sukces, że będzie mógł w ten sam sposób pomagać innym. I spełnił swoją obietnicę już 20 lat później. Jak mówi sam Tony, jeśli chcesz zdobyć jakąś wyspę, podbić ją, musisz najpierw spalić swoją łódź, zacząć na tej wyspie żyć i nie mieć z niej drogi powrotu. Tylko wtedy skazany jesteś na sukces. Gdy czujesz głód, albo nazwij to inaczej, może być determinacja. Żeby coś zrobić i coś osiągnąć, trzeba być w stanie determinacji. Nie wejdziesz na dietę, żeby tylko schudnąć. Musisz być do tego zdeterminowany. Kiedy czujesz determinację? Gdy na przykład lekarz powie ci, że umrzesz, jeśli nie schudniesz 30 kg, lub gdy miłość twojego życia powie o tobie komuś coś w stylu: „Fajny facet, tylko mógłby trochę schudnąć”. I zaczynasz działać. Człowiek zrobi wszystko tylko wtedy, gdy jest tego głodny. Nie ma to jak żądza zwycięstwa, sukcesu, pieniędzy czy miłości. Pragnąc tych rzeczy, znajdujemy w sobie ogromną siłę, która nie pozwala nam oglądać się za siebie, tylko iść prosto do przodu po wymarzony i wyznaczony cel. Dlaczego? Bo nie ma nikogo ani niczego, co może nas zatrzymać, byśmy zaspokoili nasz wilczy apetyt. Czujesz determinację, głód i osiągasz wszystko. A czy ty czujesz w sobie głód? Jeśli ci się podobało, daj łapkę w górę. Przypominam również, że można zasubskrybować mój kanał na YouTubie oraz zostać moim patronem. Serdecznie zapraszam na patronite.pl/śmigielska. Do zobaczenia już za tydzień na kolejnej Energy Boost Środzie.